Ty wiesz, Behringer Wing Rack kosztuje 6200. No. To nie dużek na sprzęt audio, nie? Bo generalnie to są droższe rzeczy. A S21? 31 tysięcy. No. Czyli taniej niż Waves. Ale na Wave się fajniej. Co kto lubi? Jest to temat, który został podesłany przez widza? No, można tak powiedzieć. Tak. Team nam się trochę rozbudowuje i mamy bardzo dział fajny researchu. Dział researchu, tak. Kasia sprawdziła, co ludzi interesuje. No i interesuje ich, ile to kosztuje po prostu, w sensie w naszej branży. Jakie to są koszty sprzętu i w ogóle pracy. Jakie to są w ogóle liczby. Dla nas trochę niewdzięczny temat. Znaczy, no generalnie chyba niewiele osób lubi gadać o kasie. Ale nawet to, ale co... Ale o kasie, okej. Ale nawet to, co my tutaj robimy. Ile ten statyw kosztował? Jeden. Ty nie pamiętam, ale... Ale to nie jest 50 zł, nie? Nie, no to jest 1000 zł. No. Taki mikrofon kosztuje jakieś 1200. Twój gdzieś koło 1200 też, albo 1100, coś w tym stylu. To jakoś tak. Jeden taki XLR też nie kosztuje 10 zł, też pewnie kosztuje 6 dych może? 20 zł kosztuje złącze, no. Więc już mamy 40 plus kabel, czyli jakieś 6 dych plus luty. Mhm. No tak jakby się zastanowić, to gdzieś tej klasy kabel to tak bliżej stówki niż dalej. Mhm. Właśnie. I w ogóle jest taka trochę, nie wiem czy można powiedzieć bariera wejścia do naszej branży, ale jak chcesz być inżynierem systemów nagłośniowych albo realizatorem dźwięku, to są rzeczy, które powinieneś mieć, moim tak. zdaniem. Oczywiście pewnie sobie jakoś poradzisz bez, ale chcesz stanąć za konsoletą, no to moim zdaniem pierwsza rzecz, której potrzebujesz, to słuchawki. Tak właśnie, też chciałem to powiedzieć, że jakby paradoksalnie to nie są jakieś inne rzeczy, tylko jednak mhm. słuchawki. No i słuchawki mogą być tanie, mogą być drogie, ale lepiej takie, żeby były przynajmniej ze średniej półki, żeby miały jakikolwiek odwzorowanie, tak. ale też dobre tłumienie. Tak. I od razu powiemy osobom, które nie są związane z naszą branżą, że żaden... pracownik tej branży, powiedzmy pro, nie kupuje takich słuchawek w Mediamarkcie typu jakieś, nie wiem jakie nie, to nie są. Są gamingowe rzeczy. Jakby no nie, to nie są nie, gamingowe to są... rzeczy, to nie jest home audio. To muszą być rzeczy przede wszystkim, które wytrzymują dużo. Zarówno jak i napięcie, jak uh-huh. i po prostu są odporne na uh-huh. użytkowanie intensywne. Uh-huh. Więc to wszystko mocno kosztuje. Tak. Kolejna rzecz, komputer, który się przydaje... Najlepiej dwa. No, do wielu rzeczy. Po pierwsze, no już teraz w tych współczesnych czasach trudno sobie wyobrazić nie nagrywania na przykład koncertu, bo często artyści proszą po prostu o to, żeby nagrywać wszystkie koncerty. Nie mówię już tylko stricte o nagrywaniu śladów, ale czasami nawet sumę. No to już fajnie mieć komputer. Do strojenia systemu, no to w zasadzie bez komputera ani rusz. Nie interfejs. Masz szans. Interfejs. To w ogóle ale... już jest to absolutne... Ale jeszcze sekundę do komputerów. Bardzo mało osób w naszej branży pracuje na komputerach z Windowsem, raczej Maci, które mają taką renomę mniej zawodnych, w sensie, że się tak mniej no, wieszają. Tak. No to też trzeba się liczyć. No i wytrzymują jakimś... upadki. Tak, tu jest nieźle tutaj pogięty. A działa. A działa. No. No, więc musisz też trochę pieniędzy przeznaczyć na fajny komputer. Na oprogramowanie, no załóżmy, jak chcesz nagrywać, no to masz dostęp do darmowych DAW-ów typu na przykład Reaper, chociaż on nie tak, jest darmowy. No nie tak do końca. No ale jak chcesz Pro Toolsa, no to już musisz parę złotych zapłacić. I karta subskrypcji jeszcze, bo teraz już boksy wycofali chyba, nie? Czy nie? Ja mam jeszcze takiego Pro Toolsa dożywotniego, ale to jest 2015 chyba. Okej. Okay. No więc to karta dźwiękowa faktycznie zależy do jakichś zastosowań, ale no ja mam na przykład Rolanda, tam mam 8 wejść, 8 wyjść. Jak chcesz nagrywać sumę, no to załóżmy, że ci wystarczy... Szumiący pewnie. Roland. On szumi, ale do pomiarów jest spoko, bo ma cyfrowy gain, więc mhm. to akurat jest pomocne. Tak, no to wszystko zależy. Natomiast jeżeli chodzi o interfejsy, to tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że o ile tylko mamy możliwość nie kupienia czegoś najtańszego, mhm. a to
kupmy coś nie najtańszego. Mhm. Ja miałem taką sytuację, że miałem już bardzo styraną moją poprzednią kartę, mój poprzedni interfejs. I w którymś momencie po prostu odmówił posłuszeństwa albo zaczął, nie wiem, brumieć jeden kanał, nieważne. I przynieśliśmy drugi, o wiele wyższej klasy, ale dalej taki absolutnie typu 1200 zł interfejs, mhm. więc nie, jakieś nie wiadomo co. I nagle było tak ten sam numer, mhm. ten sam system po 15 sekundach, więc to było naprawdę takie bardzo szybkie przepięcie, więc było, można było bardzo łatwo porównać jakość dźwięku. Mhm. Bardzo. Oprócz tego, że była zepsuta, to jednak jakość tego była inna, więc jakby ilość detali wszystkiego, które się otworzyły na systemie, szczególnie jak jest dobry system, wtedy to był GSL, było naprawdę słychać różnice w interfejsie. Więc niekoniecznie najtańsze rzeczy. Tak. Każdy z nas ma coś na wzór jakiejś narzędziówki. I bez tego prawdopodobnie da się żyć, ale naprawdę w takich awaryjnych sytuacjach się przydają jakieś przelotki z małego na dużego jacka, czy z męskiego na żeńskiego XLR-a, czy... Jakiś Y. Jakieś coś takiego, albo z XLR-a na dużego jacka. Są takie rzeczy i nagle się okazuje... A, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie rzeczy, taki komputer drogi, cały czas jest w drodze, więc musisz mieć odpowiedni albo pokrowiec, albo plecak na to, żeby tego nie zniszczyć, kurczę, w miesiąc albo dwa, nie porysować, albo po prostu nie rozwalić całkowicie. I nagle ci się z tych wszystkich drobnych elementów robi suma, chcesz być realizatorem dźwięku, ale musisz wydać kilkanaście tysięcy złotych, nie? No tak, no smart chociaż, prawda? Nie wiem jak teraz dokładnie, ale kiedyś to był $1000. No. Teraz podejrzewam, że już więcej. Mikrofon pomiarowy. Ja mam taki już taki no chyba mam M30. Earthworksa, więc to już taki jest spoko. Ja mam dwa Audixy, no ale każdy z nich chyba 1400 zł. Tak, tamten no to... kosztuje gdzieś blisko trójki, tamten to M30. Mhm. Więc no to się też składa. Więc to nas pewnie odróżnia od kilku innych profesji, bo są takie zawody, w których nie potrzebujesz, chcesz zacząć pracować, no to musisz mieć kompetencje głównie, a nie sprzęt. Sprzęt ci dadzą. My musimy mieć swój. Nikt nam, tak, no nikt i nam tego nie da. I oczywiście, żeby była też jasność, bo tu nie chodzi o to, żeby wymieniać sobie, ile my pieniędzy włożyliśmy. Pewnie tu nie o to chodzi. To jest odcinek, który ma pokazać, ile tak naprawdę kosztuje nas wykonywanie tego zawodu. Mhm. No ale nas to jest raz, ale zaraz porozmawiamy o tych większych klockach, prawda? Tak. Które mogą przysporzyć naprawdę o zawrót głowy, bo to się tak wydaje. Jakby mamy czarne głośniki. Tak. No i zaraz będziemy o tym rozmawiać. Ale wracając. Więc ja myślę, że tak w takim przysłowiowym plecaku to oczywiście można kupić sobie mikrofon Behringera. One mają pliki konfiguracyjne, więc one też są ok. Jakby tu nie chodzi o to, żeby krytykować tańsze sprzęty. No pewnie. Natomiast ten przedział to myślę, że między 5 a 20 tysięcy. No coś takiego. A, jeszcze teraz pomyślałem, że fajnie mieć swój router, fajnie mieć swój tablet jakiś typu iPad. No właśnie, i nagle, no właśnie, te okolice 20 tysięcy są bardzo realne. Nie, to jakby to nie jest jeszcze jakby szał wyjątkowy, no nie, bo nie. Można kupić słuchawki za piątkę i to wcale nie jest jakoś wyjątkowo trudne, chociaż trochę szkoda na life'y takie coś wozić, prawda? Ale skoro mamy mikrofon za 2-3 tysiące, mamy interfejs za 1000, mamy oprogramowanie za 4 tysiące, jedno, a jeszcze można mieć kilka innych, mamy komputer, myślę, że teraz, no nie wiem, MacBook za 5-6 tysięcy to jest taki tańszy MacBook, no tak. Prawda? No to tu już mamy 15 i w zasadzie no ale... nie tyle, że nic. Pelicase jakiś mały, 1500. Jeżeli tak chcemy, można kupić chińskie za tam 500 pewnie. I to każdy z nas przywozi na taki koncert. Ale teraz przyjeżdżamy na koncert i jakaś firma musiała spełnić rider. I tutaj się zaczynają już schody, bo myślę, że nie każdy ma świadomość i często nawet organizatorzy koncertów, mniej doświadczeni, nie mają świadomości, że jak to, załóżmy, chcą zaprosić jakiś zespół. Zespół ma rider techniczny, czyli wyszczególnione wymagania techniczne, żeby ten koncert mógł się odbyć. To trafia do firmy nagłośniowej, a firma nagłośniowa mówi,
jeśli chcecie, żebyśmy my spełnili te wszystkie wymagania, to będzie kosztowało tyle i tyle. I załóżmy, że to będzie kosztowało, nie wiem, myślę, że pewnie ceny się zaczynają takie zaniżone pewnie od 10 tysięcy, ale pewnie są za 20 tysięcy. Zależy, bo to zależy od sytuacji, gdzie gramy, bo jak gramy plener, to będą ogromne pieniądze, ale powiedzmy, taki przykład. Spełnienie Raidera kosztuje 10 tysięcy i organizator sobie myśli, ale jak to 10 tysięcy? Przecież to jest 10 koła, to jest sporo pieniędzy. To niech sobie teraz policzy, ile każdy mikrofon, zakup każdego mikrofonu kosztuje. No i to się mniej więcej 1% liczy, prawda? To no. Też jest w ogóle, ja jak się pierwszy raz dowiedziałem, że jakby wartość wynajmu danego urządzenia, to się liczy 1% wartości. Że 100 razy musi ten sprzęt zagrać, żeby on się w ogóle zwrócił, żeby ten koszt faktury się wyzerował, a dopiero później zarabiamy. No to jest w ogóle rozwalające mózg. No jak tak może być, nie? Tak, ale mikrofon, na przykład Shure SM58, taki totalny standard, no to... 450 zł chyba. Coś takiego. 400, no. No. To nie jest jakaś powalająca suma, ale konsoleta, no to już są czasami setki tysięcy złotych. No nawet nie tak rzadko. No. Nawet nie tak rzadko. No, D-Life, podejrzewam, że powierzchnia kosztuje jakieś 40-50 tysięcy złotych, ale dodatkowo musimy kupić DMA. W każdym razie, no taki zestaw, żeby zrobić jakiś podstawowy koncert, no to teraz jest ten zestaw chyba najbardziej popularny. No to już się zbliżamy do 100 tysięcy. Tak. Tylko za to, nie? Jak mamy dwie konsolety, bo mamy na przykład frontowo i monitorowo, to mamy dwa razy to. Mhm. No nawet przykład z naszego, jakby absolutnie z naszego podwórka, teraz to nie jest, nie trzeba robić tego tajemnicy, się gdzieś tam wgłębiamy w ten świat LV1, co wydawało mi się, że to przecież to jest składak, tu są jakieś komputery, tutaj coś tam, ale a propos właśnie dzwonił Maciej, który robi case'a, sam case kosztował 5000 zł. Sam case. No właśnie, bo jeszcze zakup konsolety to jest jeden koszt, ale każdy chce zabezpieczyć swój sprzęt, bo on jest touringowy, jeździ w tirach. A czasami jeszcze później zabezpieczasz case'y, bo są takie piękne. A to też znam taki przykład, tak. Albo na przykład nie hamujesz na ciężarówce kół, bo się zużywają. Więc są musisz tak spakować ciężarówkę, żeby po prostu nic się nie ruszało. Tak. Też także, to na własne oczy. No to są okrutne koszty. To są okrutne koszty. APA, czyli nagłośniki. Nagłośnienie samo w sobie, w sensie paczki. No to już są takie wartości, że można naprawdę kupić luksusowy samochód za te pieniądze. O, to ale to luksusowy to jakieś Rollsy w sensie. No. I teraz ten sprzęt zjeżdża na imprezę, te wszystkie setki tysięcy i ktoś mówi, że 10 tysięcy to jest dużo. A w tych 10 tysiącach często są jeszcze ludzie, którzy to obsługują. Tak. Czyli chłopaki, którzy muszą ten sprzęt spakować. Musi to przyjechać jakimś busem, ciężarówką, to przecież benzyna. Ale tego busa też ktoś musiał kupić albo wynająć. Rozpakować, zamontować, zestroić, skonfigurować scenę, opiąć zespół, zdemontować, zjeść. I nagle się okazuje, że te 10 tysięcy to są grosze tak naprawdę. No tak, oczywiście. Więc te sztuki często kosztują dużo więcej. Przykład nieaktualne już ceny na pewno, bo to też ciężko w tym siedzieć, a my nie kupujemy tych rzeczy, więc na pewno ktoś może nas poprawić. Ale robiąc pierwszy koncert Dawida na PGE Narodowym, mieliśmy 150 D80, które wtedy kosztowały 40 tysięcy sztuka. 30 tysięcy razy 150. Samych wzmacniaczy. Samych wzmacniaczy. Fajnie. Nie? Kable, żeby do takiego, nawet same głośnikowe, prawda? 8 żył plus NL8 i tak dalej, do kilkunastu gron, to są dziesiątki tysięcy złotych. Same kable, których w zasadzie nikt nigdy nie liczy jako rzecz, którą się sprzedaje, prawda? W sensie, tak. No bo no musisz... Element kompletu, nie? No. To jest masa forsy. Zestaw, widziałem kiedyś używany zestaw GSL-a, taki nie za duży, chyba 32 moduły używany, to było chyba około 800 tysięcy euro. 800 tysięcy euro. A właśnie fajne jest w tym sprzęcie nagłośniowym, w tych głośnikach, że czasami takie drobne elementy typu pin do spinania paczek w gronie, oryginalny, potrafi też kosztować bardzo dużo, a to jest... No tak, tylko że to jest atestowane, to na tej całej to wisi, nie? To element. Jest atestowane, jest wzmocnione,
jakby wiesz, jakby tak piny wszystkie, bo jak jeden ci puści, to już tam pal licho, nie? Mhm. Chociaż nigdy na szczęście mi się takie coś nie zdarzyło, ale wyobraź sobie taką sytuację, że ci się piny wypinają albo że się rozlatują w momencie, kiedy masz dwutonowe grono. No. Więc no, koszt takiego małego elementu stalowego wcale, no niby wiesz, niby nieważny, ale jednak kluczowy, nie? Światłowody. Sam kabel światłowodowy jest super tani. Bo to są powiedzmy, że już grosze już, nie? Natomiast jak masz wzmocnione te końcówki HMA, czy Fiberfox, czy Fibreco, różne firmy to robią, ale tak potocznie to się nazywa HMA, za sam mozłącze plus spawanie, które uwaga jest jednorazowe w niektórych przypadkach, a może we wszystkich nawet, to jest jakieś 800 euro. Jedna strona. Mhm. Potrzebujesz dwie strony plus kabel, prawda? Tak. Takich kabli, w zależności od sytuacji, potrzebujesz, żeby tylko spiąć konsolę, potrzebujesz dwa, czyli cztery złącza. Jeżeli podpinasz tym system, to już no to są dziesiątki kabli. Prawda? Tak. Ale jeśli planujesz imprezę, na której odległości, nie wiem, focha od sceny, albo tych stref dogłośniających są znaczne, no to już tego musisz już pamiętać o światłowodach, już skrętkami tego nie zrobisz, czyli w sumie takim tanim protokołem, tylko właśnie te światłowody i nagle te koszty zaczynają logarytmicznie rosnąć. Mhm, tak. No. Odkręcić kureczek. Tutaj i tutaj w tym słoiku, którego chyba nie widać tutaj, który mamy, można byłoby pokazać przepływ, że jest 0 dBFS, ale pieniędzy z konta, nie? Tak. Często jest to sprzęt chyba brany w leasing, nie? Mi się wydaje. Tak myślę. Ja kiedyś, jak zaczynałem swoją pracę właśnie w firmach nagłośnieniowych i patrząc, jak to wygląda, jakie to są koszty i ile stresu kosztowało to właściciela firmy, no bo jeszcze jest jedna rzecz. To nie jest tak, że ty że jesteś właścicielem firmy nagłośnieniowej. Bierzesz w leasing ten sprzęt za miliony i dzięki temu robisz sztuki. Po prostu. To tak nie działa, bo jeszcze musisz brać udział w przetargach i wcale nie jest powiedziane, że ty te przetargi wygrasz. Bo ktoś inny może wygrać i ty nie masz roboty po prostu. Mhm. Jaki to jest stres, bo masz nad sobą gilotynę, czyli musisz to wszystko spłacać i musisz walczyć o to, żeby twój sprzęt pracował, więc obniżać tak naprawdę cały no czas tak, swoją stawkę. Przez ten strach to może wynikać właśnie taka praktyka, która bardzo niekorzystnie wpływa na cały rynek. Bardzo. I oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy teraz wchodzili w dyskusję, czy to jest, można to usprawiedliwić, czy nie, i czy to dobrze, czy nie, no bo tutaj każdy ma, to wszystko zależy jakby, nie? To ciężko tak po prostu powiedzieć i tak lub nie. Natomiast no, bardzo dużo sytuacji było takich, szczególnie właśnie ala covidowych, że ludzie już tylko robili wszystko, żeby chociaż sprzęt zagrał i żeby można było zapłacić te leasingi albo ludziom, żeby zapłacić, prawda? No, cokolwiek, jasne. Także no, temat jest dosyć trudny i myślę, że bardzo ważne jest, żeby poruszyć to i zwiększyć świadomość tego, właśnie u właścicieli agencji czy hal, jakby obiektów, żeby wiedzieć, że no to naprawdę nie są tanie rzeczy. To są poważne kwoty. Sprzęt nie jest tani, ale ludzie też nie powinni być tani, bo wydaje mi się, że często jakby obniżenie ogólnej ceny obsługi technicznej i sprzętu jest kosztem właśnie ludzi, którzy przy tym pracują. Czyli ktoś sobie wymyśli, po co mam pracować, po co mam płacić za 6 czy 7 czy 8 techników, jak mogę zapłacić za 3 i oni zamontują, obsłużą i zdemontują. Jasne, oni to zrobią, bo będą musieli i to jest w sumie normalne. Każdy z nas to przechodził. Tylko to się odbija na jakości, Oczywiście. Bo zmęczony człowiek, jak stanie później za konsoletą i będzie musiał się skupić nad szpiglem czy czymkolwiek innym, to jest bardzo duże ryzyko, że on może popełnić błąd. Mhm. Jeśli chcecie ryzykować, proszę bardzo, ale mi się wydaje, że nie warto. Tak, no wiesz co, tutaj tak podpatrując trochę na takie praktyki z zachodu, prawda? Mhm.
i tych, przepraszam, i tych ogólnie zagranicznych produkcji, którzy przyjeżdżają na bardzo duże sztuki. Oni wiedzą, jakby produkcje wiedzą, że koszt wykwalifikowanego pracownika jest konkretny. No bo on musi, on nie, to jest taki człowiek, który nie będzie pracować 24 dni w miesiącu, bo by się wykończył po 5 miesiącach pewnie, albo jeszcze szybciej. Więc musi zarabiać proporcjonalnie więcej, żeby móc się utrzymać przez cały miesiąc, ale też przez cały rok, w którym obowiązuje sezonowość, prawda? Jakaś jednak, różnie to bywa, ale jednak jakaś obowiązuje. Więc koszt wykwalifikowanego technika, to rozsądnie podzielić, to nawet to są urzędy stawek godzinowych, prawników, czy naprawdę specjalistów. Zresztą, bo takimi są, no po prostu w inny sposób się nauczyli, ale to też są specjaliści w swoim fachu. Ale żeby obniżyć koszty, to zatrudnia się stagehandów. I tutaj można powiedzieć, że w Polsce ja przynajmniej zauważam ten przełom i nawet na mniejszych wydarzeniach tacy ludzie, którzy wspierają techników, się coraz częściej pojawiają. Jakby tą najprostszą pracę są w stanie wykonywać. Oni są na początku tej drogi albo w ogóle są zatrudnieni jako pomocnicy, więc ich stawka jest mniejsza. Tu już też nie wchodzę, czy to dobrze, że ona jest mniejsza, czy jest źle, bo to każdy się decyduje na to. No tak, no to są pracownicy fizyczni. Szanuję ich pracę i jest niezbędna. No ale wiadomo, oni nie potrzebują super kwalifikacji, po prostu muszą słuchać ludzi, którzy mówią im, gdzie mają przepchać te case'y. Z całym szacunkiem oczywiście to nie, tak. Ja sobie nie żartuję. Zresztą bez tego to pewne rzeczy by się nie wydarzyły, więc tak. To nie chodzi o to, że ich rola jest mniejsza, jest równie ważna albo no, często właśnie kluczowa, bo pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Tak, ale z drugiej strony nie ponoszą odpowiedzialności. Tak. Nie? W sensie to ty podejmujesz, ponosi odpowiedzialność, jak coś się wysypie, nie oni, no bo tak, ewentualnie no i na takich ogromnych imprezach typu, nie wiem, Coldplay, czy Ed Sheeran, czy jakby te wielkostadionowe imprezy, to z tych stagehandów jest na przykład 100. A techników, którzy zarządzają przebiegiem prac od dźwięku, bo to nie zawsze jest też wideo, scena i światło, ci 100 stagehandów jest rozdysponowanych do różnych departamentów, więc na przykład do audio jest 6 gości. I każdy z nich dostaje po 3, czy po 4, czy po 5 tych pomocników. No on tylko mówi i kieruje. I tutaj ważną, bardzo ważną cechą jest umiejętność organizacji pracy. Czyli jest takim, jakby technik staje się takim menadżerem, jakby, nie wiem. Czy... Tak. I za to też może dostawać pieniądze. Dokładnie. Przez co rentowność wynajęcia dobrego pracownika, który niekoniecznie jest tani, koniec końców się jest ekonomicznym rozwiązaniem, bo praca jest wykonana, on jest względnie wypoczęty, a przynajmniej nie jest wyeksploatowany. Tak. No i dalej się optymalizuje koszty. Czy warto, czyli odpowiedzieliśmy na pytanie, czy warto w ogóle wytaniać, czy szukać oszczędności na ludziach? Nie warto. Na sprzęcie niestety też nie warto. No bo ostatecznie to... jaki efekt końcowy, nie wiem, organizator otrzyma, zależy właśnie też od jakości sprzętu. Tak, no wiesz co, ja mam taką historię z bardzo, bardzo dawna, gdzie niestety czasami jeszcze takie podejścia się zdarzały, mam nadzieję, że teraz się nie zdarzały. Nie zdarzają już. Sytuacja z życia wzięta, to już nie ma żadnego znaczenia, jakby skąd i kiedy, nie? Właściciel firmy do realizatora. Czasy konsolet analogowych. No wiesz co, bo ty tania sztuka, to ja ci dam tylko konsoletę, ale raka z efektami i z kompresorami to ci nie dam, no bo klient nie zapłacił. No i pracuj bez narzędzi, nie? No i znaczy wiesz, no, czy się otworzy? No otworzy się, tak? Tak. Czy się odbędzie koncert? No odbędzie się jakoś, nie? Czy tam czy cokolwiek. Ale jak miałeś kompresory, bramki, jakiś, nie wiem, TCK czy cokolwiek jako efekt i nie masz tego, no bo ktoś nie zapłacił, to nie jest w żaden sposób przekładalne, jakby, no bo po pierwsze utrudniamy swojemu pracownikowi wykonanie swojej pracy, po drugie
Gwarantujemy absolutnie, że jakość tej usługi będzie niższa. Ale w skrajnym przypadku może po prostu się nie odbyć sztuka i tyle. I mi się to zdarzyło. I właśnie to jest najlepsze, że zawsze powodem do takiego totalnego wysypania się sytuacji to jest najsłabsze ogniwo. I w tamtym przypadku to było... Wszystko wskazywało na to, że będzie źle. Od samego początku. Po pierwsze, właśnie o dziwo, system nagłośnieniowy był super, bo był L-Acoustic jakiś. To był taki festiwal... Już nawet nie pamiętam, jak się nazywa, gdzieś chyba we Wrocławiu. W każdym razie, system nagłośnieniowy super, ale widziałem po ekipie technicznej, że tam jest trochę wytanione, bo było ich tylko dwóch. We dwóch musieli postawić system, opiąć scenę, mieli trochę burdel w kablach. Okej, ale jakby znałem twarze, zaufałem, że to się uda. W końcu odpalili to wszystko, czekaliśmy z zespołem wiele godzin na rozpoczęcie próby. Opięli nawet zespół i to się jakoś udało. No i na czym się to wszystko wysypało? Na przedłużaczach, bo użyli jakichś takich zwykłych marketowych przedłużaczy, jakichś białych takich, ale spadł deszcz i to wszystko zalało. I jak przyjechaliśmy z powrotem z hotelu na miejsce, no to już w zasadzie scena była nie do odpalenia z powrotem, bo już były jakieś zwarcia i koncert się nie odbył. Czy warto było oszczędzać? Może warto było po prostu zadbać o to, żeby ekipa techniczna przywiozła wszystko tak, jak należy, żeby była odpowiednia ilość osób pracujących, które miałaby szansę zabezpieczyć chociażby takie przedłużacze. Nawet jeśli one są te białe, marketowe, to da się to zabezpieczyć. Mhm. Tylko, że chłopaki nie mieli czasu, bo było ich tylko dwóch. Kiedy mieli to zrobić? No i widzisz, tylko że, bo tutaj dotykamy bardzo takiego grząskiego, niebezpiecznego tematu. No bo z jednej strony może to być odpowiedzialność właściciela firmy nagłośnieniowej. Można sobie tak pomyśleć, że to jest on ten zły, bo on wysłał tylko tych dwóch. Mhm. No ale jeżeli on z jakichś przyczyn dostał za tą sztukę nie te przysłowiowe 10 tysięcy, bo to już nie chodzi o kwotę absolutnie, nie? No i jakby koszty przewyższyły wartość pracy tych dwóch techników i z trzeciego to już mu trzeba byłoby tak dalej przysłowiowo... Musiałby dopłacić do interesu. Tak. No. Więc to są bardzo ciężkie tematy i na pewno nie, jakby tutaj też nie staramy się odpowiedzieć na to, co jest dobrze, co nie jest, bo to zawsze jest różnie. Natomiast właśnie bardzo byśmy chcieli wzbudzić taką uważność na to, żeby traktować się z szacunkiem finansowo, prawda? No, jakby... trochę tak. Bo można to tak porównać, nie wiem, załóżmy, że dbasz o swoje zdrowie i idziesz do na USG, coś ci dolega. Chcesz, żeby ci USG zrobiono super nowoczesnym, czystym, świetnym sprzętem przez wykwalifikowanego człowieka, czy na jakimś oldschoolowym, popsutym aparacie, gdzie w zasadzie nic nie zobaczysz. Na gościu i będzie to robić gość, który 4 dni nie spał, nie? Nie spał 4 dni, a w ogóle to on dopiero zaczyna. No, to jest oczywista rzecz. Ale tu chodzi o zdrowie. Ludziom się wydaje, że ale to jest tylko koncert, no. Jezu, no co się stanie, jak się nie odbędzie? Tak, no, ale to nie chodzi, nawet nie odbędzie. Włożysz słuchawki i ktoś, kto nie spał 2 dni właśnie, bo jechał 300 km na sztukę, zrobił montaż i teraz ma realizować monitory, popełnia jakiś najgłupszy błąd i nie wiem, zapętla coś, prawda? A ty masz słuchawki w uszach. Tak, no może się krzywda poważna stać. Ubytek. I teraz uszkadzasz muzykowi słuch. I ten człowiek do końca życia będzie z uszkodzonym słuchem na przykład, tak. Nie? I co wtedy? I dalej, tu nie chodzi o to, żeby próbować umiejscowić jakąś winę czy odpowiedzialność, natomiast właśnie pomyśleć... Tylko właśnie chodzi o to, żeby nie bagatelizować, że to jest tylko koncert, to jest tylko rozrywka. Przy tych koncertach jest zaangażowanych masę środków, od finansowych, bo to wszystko kosztowało masę pieniędzy, przez ludzi, do których warto mieć szacunek, bo ci ludzie często są w tej branży z pasji, to są zajawkowicze, którzy się uczą, sami dokształcają, warci są tego, żeby im zapłacić. No, ja rozumiem, że pracuje się, to jest tylko koncert, ale... Natomiast to też nie jest zabawa, oszczędności prawda? To też nie jest zabawa, bo no nie. To nie jest tak, że my jesteśmy na imprezie, to jest, każdy z nas idzie do swojego domu, ma rodzinę taką czy inną, albo kota, albo psa, i ktoś musi wziąć odpowiedzialność za siebie i za tych, których, tak. Za których odpowiada. I wiadomo, że dla nas to jest właśnie pasja, w pewnym sensie może nawet i rozrywka, ale przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność.
Tak jest. Jak się wiesza. Wiesz, system. Tak, przecież może to komuś na głowę. No, zrobisz to źle, to może komuś na głowę spaść. Ale też możesz właścicielowi firmy na przykład uszkodzić sprzęt. No, ten sprzęt jest ubezpieczony, ale chcesz to zrobić? No nie. A to jest możliwe. To nie jest takie trudne. No jest możliwe, oczywiście, że tak. No i wtedy, jeżeli taki system sobie spadnie, on się nie będzie nadawał do użycia, bo w większości przypadków jak spadnie, to już to tyle. No i raczej nie ma tak, że następnego dnia, a dobra, to pójdę i kupię drugi, prawda? Komputer mógłbym, jak mi wypadnie, to potencjalnie jakby mogę zagryźć zęby i wziąć na raty, prawda? Czy cokolwiek zrobić, wziąć w leasing, kupić drugi. Ale konsolety za 100 tysięcy dolarów, no raczej tak szybko. Nawet jakbym miał te 100 tysięcy dolarów, to nie jest też takie proste. No. Ale właśnie jak tak sobie rozmawiamy o tym, to ja się właśnie przestraszyłem. Bo wiesz, robisz to trochę automatycznie. Jeździsz na koncerty i nagłaśniasz je i to jest takie naturalne. Robisz to co któryś tam dzień. I właśnie do mnie dotarło, jak teraz gadamy, że gdyby przyszedł do mnie jakiś człowiek i powiedział, może chcesz się moim Rolls Royce'em przejechać, to bym miał coś takiego, kurde, jak ci urwę lusterko, wolałbym nie chyba. Chyba bym nie chciał spróbować w jakiś nie, taki... Nie, właśnie, ale z samochodami właśnie tak jest, nie? Tak. A że pracujesz co drugi dzień na sprzęcie za taką samą wartość, to luz. A no też możesz to popsuć. No. Możesz to, znaczy wiesz, jakby w tej chwili te systemy są na tyle dobrze pozabezpieczane, że nie wiem, co musiałby zrobić, żeby po prostu to popsuć. To nie są czasy... no nie chcę tu wymieniać marek, ale no tych jakby bardziej takich domowych marek, czy samoróbek, czy innych wynalazków, które się pojawiały, gdzie nie było pozapinanych limiterów w procesorach, czy tam w końcówkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te awarie takie fizyczne następowały znacznie częściej niż teraz, nie? No i jak DNB jest taki bardzo w teorii, ale jest takim systemem, którego się nie da spalić. To nie jest prawda oczywiście, ale jakby to naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby te głośniki uszkodzić. A jakby benzyną polać? Ale to tylko polać? Tam są kewlarowe, tam są kewlarowe membrany, więc może się... Chociaż, widzisz, może się nic nie stanie. Może być tak, że się nic nie stanie, bo wielokrotnie grałem na takim DMB, które przetrwało pożar. Naprawdę? Naprawdę. No, nawet zdjęcia pokażę ci. Dobra. Był pożar w magazynie. O kurde. I było takie po prostu, wiesz, te szczególnie na subach było widać, że góra była taka strawiona przez ogień. No, ale skoro sprzęt dźwiękowy się nie pali, to co się paliło? Może stosy pieniędzy? Właściciele są tacy bogaci, pewnie trzymają w magazynach takie dolarów. Tak, kupę dolarów. No, znam w ogóle taką anegdotę o właścicielu firmy nagłośnieniowej, który miał tyle pieniędzy, że mu się skończyło miejsce na koncie w banku, nie? No i musiał sobie otworzyć drugie. No. No i na tym drugim nie miał dużo pieniędzy. I zgubił hasło i kartę do tego pierwszego. Ty mówisz serio? Nie. Jezu. Nie, bo była taka historia o tym, że no ja nie mam pieniędzy. Ja nie mam pieniędzy, nie? W każdym razie, jakby tak podsumowując i wracając do tematu odcinka. Ile to kosztuje? Najdroższa konsoleta, jak myślisz, ile kosztuje? Taka dobra, może nie, że najdroższa, bo pewnie ktoś powie, że ta jest droższa o tam 50 zł czy ileś, tak, ale tak no, przedział. No właśnie, możemy mówić przedziałami, bo ja nie znam cenników na pamięć, a wręcz jest też trochę tak, że jak chcesz poznać cenę, no to musisz się zwrócić do dystrybutora, żeby ci indywidualnie ją podał, bo nie znajdziesz sobie w internecie ceny, ale chyba nie wszystkich to dotyczy, ale obstawiam, że najdroższa konsoleta... Żeby było prościej, to w euro może. Ale prościej, w ogóle nie prościej. Nie prościej? Nie, ja bym obstawiał, że nie wiem, 500 tysięcy? Więcej. 800 tysięcy? Może tak być. No, sama konsoleta. Znaczy, no to już z rakiem w sensie, z rakiem, nie? Okay. Duży Avid kosztuje, myślę, że ze 160 tysięcy dolców. Okej. Okay. Wow. Chyba nie kupię go.
Chyba też go nie kupię. Bardzo lubiłem tą konsoletę, dopóki się nie, on jeszcze nie podrożało ostatnio. No. I to jest jedna z droższych konsolet. Nie wiem, ile Digico kosztuje to duże, bo pewnie... Ale SSL może też dużo kosztować. SSL może dużo kosztować. Ja pamiętam, jak było XL8. Mhm. To mówili... Tylko to są miejskie legendy też, nie? Mhm. Że wtedy, że XL8 kosztował milion. No, ale czy to jest prawda, to nie wiem, to była jedna firma, która to miała, to może ktoś z tej firmy się odezwie i poda jakąś takie widełki, nie? No. Więc konsolety to wiemy. No średnia konsoleta, ja uważam, że taka zwykła konsoleta to jest 100 tysięcy i to jest nic. Przy tej LV1 to się mocno zbliżymy. Naprawdę? Nie, że tak, że 90, ale tak absolutnie, wiesz, to są duże pieniądze, jak się później okazuje. Mikrofony. Są mikrofony za 450 zł, są też oczywiście i tańsze. Ale akcenty na przykład tyle kosztują. Ojejku. Czyli w sensie system bezprzewodowy Shure'a, ojejku, cyfrowy. Nawet nie mam pojęcia. Podejrzewam, bo to są akcenty, są chyba czterokanałowe. Tak mi się wydaje. Albo 8? Albo 8, ale są czterokanałowe, chyba to są te mniejsze. Mhm. Ja będę zgadywał w tej chwili, ale myślę, że z 4 dychy. Z 4-5 dych. No. Absolutnie nie wiem. Jak ktoś. Jak mówię źle, to mówię po prostu. No, tak mówię trochę źle. Strzelamy, ale w sensie bardziej odbijamy od tego, że to nie jest 450 zł za jeden kanał. PSM 900, czyli odsłuchy monitorowe, prawda? Mhm. Bezprzewodowe, douszne, kosztowały i chyba. Kiedyś kosztowały chyba. 6 za kanał. Mhm. Teraz może troszeczkę więcej. Nie? Ale już PSM 1000 kosztowały 15. Za kanał. Za kanał. Hmm. Stereo, no jakby wiadomo, nie? No. I więc robi. Pomyśl, że masz 32 kanały uszu. Potrzebujesz. No. Razy 15 tysięcy złotych. Plus do tego kombajner, który kosztuje tam 12 tysięcy. Mhm. Plus do tego anteny, które kosztują po parę tysięcy złotych, nie? No. Plus do tego ten skaner częstotliwości, który kosztuje zdychę czy coś. Więc sam system odsłuchowy do uszu to masz... ktoś ma kalkulator? O, tak! Nie, no to są setki tysięcy złotych w skrócie, nie? Sam system monitorowy. Tak. Dalej, nie masz kabli. Zasilanie. Mhm. Mufy kosztują po kilkaset złotych, takie typu 125 amper, nie? Mhm. Coś, czego nigdy w życiu nie myślisz, że to jest coś, co musisz kupić, nie? Albo nie myślisz o tym, że potrzebne jest ci oszycie na przykład splittera. No, też... bardzo dziękuję. Tak. No, to są też... Oszycie splittera, to wiem z teraz, nie? Oszycie splittera 48 inputów. W bardzo prostej wersji to jest 5000 zł, takiej typu bardzo, bardzo prostej wersji, i to tak mówię w grubym przybliżeniu. Jeżeli byś chciał to zrobić na Wimach i ten, to już się robi 10 tysięcy złotych. Mhm. Może jednak trzeba było Skodę Fabię kupić i na Bolta iść. Tak myślę. No. Nie, wiesz co, jakby jest i uważam, że u większości ludzi, którzy posiadają swój sprzęt, i następuje taki moment refleksji, że jak sobie ktoś to policzy, ilość tych wydanych pieniędzy, i oczywiście to nie jest takie proste, bo z tego się korzysta, to odzostanie, to żywotność tego sprzętu to też nie jest żywotność iPhone'a czy czegoś, że to jest 2 lata i no nie chcę powiedzieć, że iPhone zawsze jest 2 lata, ale to te rzeczy długo jednak potrafią funkcjonować, więc to nie jest takie proste, ale jeżeli zbierzemy te wszystkie sprzęty do kupy, nawet w małej firmie, to są przeogromne pieniądze. Ja bym po nocach nie mógł spać, gdybym wiedział, że muszę spłacić tak gigantyczne pieniądze, ale też nie do końca się z tobą zgodzę, że żywotność jest jakaś taka, że może się komuś wydawać, że raz wyda 5 milionów złotych i ma sprzęt na zawsze. Ale to nie jest rok, ani dwa. No rok albo dwa nie, ale technologia tak idzie do przodu, że no musisz myśleć cały czas o tym, że wydałeś właśnie 800 tysięcy na konsoletę i ona na przykład za... 6...
za kilka lat po prostu już może być przestarzała, bo już wyszło tyle nowinek przez ten czas, że nagle sobie taki realizator jak ja wpadnie na pomysł, że on już nie chce na tamtej desce pracować. Chce na innej. I tak trochę właśnie z tymi Avidami było, że one są ultra drogie i w paru miejscach w Polsce są. I dużo realizatorów nie chce za bardzo na nich pracować. Woli na przykład na tańszych konsoletach pracować. No czy... tak, wiesz co, praca na Avidzie jest specyficzna. Mhm. Oni chcieli przenieść studio do warunków live. I jakościowo przenieśli. Jest super. Znaczy, mi się dobrze na tym pracuje, bo dużo na tym robiłem, dużo musiałem, jakby też mi się to podoba, jest to fajne. Natomiast jak ktoś nie robił tego, to te malutkie przyciski jednak są pewną barierą taką psychiczną. To tak samo jak Waves z dotykowymi ekranami. To jest też taka sytuacja, że nie każdy chce się z tym zmierzyć. Myślę, że jeszcze większy problem istnieje w firmach oświetleniowych. Bo i te głowy, te LEDy, czy te wszystkie rzeczy, które wychodzą co roku nowe, i jednak to nie jest to funkcjonalne. Znaczy, wiadomo, że to nie idzie w kosz, ale pomysły light designerów, to nie jest absolutnie krytyka też, są nowe, bo tu chodzi o to, żeby było coraz bardziej spektakularnie, coraz bardziej widowiskowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni korzystają z baz danych, czy tam z tych bibliotek nowych urządzeń. I znam takie przypadki, gdzie właściciele firm nagłośnieniowych już dawno temu, nie wiem, może teraz też tak jest, dzwonili do takich czołowych realizatorów światła, którzy jeździli z zespołami, mówili: słuchaj, no bo się przygotowuję do przyszłego sezonu, co ty będziesz potrzebował? I pewnie dzwonili do tam, nie wiem, 10 wybranych, jakąś tą wspólny zestaw sobie składali, to kupowali. Więc to były takie inwestycje niemalże rokrocznie. Właśnie, czyli my w zasadzie rozmawiamy tylko o dźwięku, ale jest jeszcze światło, multimedia i sama scena. Ale to są inne pieniądze, bo dźwięk dostaje obiektywnie najmniejsze pieniądze. Właśnie, czyli mówimy o ogromnych kosztach i to w skali koncertu są najmniejsze pieniądze. Znaczy, nie wiem, czy za sprzęt, ale za wynagrodzenie to myślę, że to nie jest ani kontrowersyjną jakby informacją, ani też nieprawdą. Dźwięk dostaje stosunkowo mniej pieniędzy niż inne departamenty. Dlatego jak ktoś chce zaczynać w dźwięku, to niech się zastanowi. Ale są tacy dźwiękowcy, którzy poszli w światło. Co? I sobie to chwalą. Tak, ciekawe dlaczego. Nie wiem. Jest taki dowcip, tak? Jaki? Nie znasz? Nie. Że realizator dźwięku miał jakąś chorobę mózgu. I mu wycięli tam kawałek mózgu i wycinali mu ten mózg i wycinali, aż w końcu był w stanie powiedzieć tylko czerwony, żółty, zielony, niebieski. Myślę, że to jest przełożony żart odwrotnie. W sensie, że to świetlicy wymyślili o nas. Tak myślisz? Myślę, może tak być, oni są tacy... Są wredni. Dekor. Właśnie, dekor. Komu to potrzebne, panie? Co możemy powiedzieć jako podsumowanie? Myślę, że jak ktoś obejrzał do końca ten odcinek, to przynajmniej, a nie pracuje razem z nami, to przynajmniej ma teraz taki zarys, bo nie mówiliśmy o konkretnych kwotach w szczegółach. Zarys, ile to wszystko kosztuje i że to nie są tanie rzeczy. To nie ale... są tanie rzeczy, tak. Zresztą byliśmy na konferencji Sound Edit i byłem na jednym takim panelu, w którym facet opowiadał o ultra drogim urządzeniu, które przesyła dźwięk w najwyższej możliwej rozdzielczości i jest używane w Polsce to chyba w Filharmonii Narodowej, ale nie chcę skłamać, nie zapamiętam tego, ale w każdym razie w najważniejszych obiektach na całym świecie. I on powiedział właśnie fajną rzecz, że jeśli zależy ci na najwyższej jakości, takiej absolutnie najwyższej, żeby to zostało z tobą na zawsze, bo on też mówił o rejestrowaniu dźwięku dla pokoleń. Właśnie fajnie powiedział, że my kiedyś opuścimy Ziemię w jakiejkolwiek formie, może będziemy na Marsie czy gdzieś tam, więc trzeba zachować to dziedzictwo kulturowe naszej cywilizacji dla pokoleń, więc warto to rejestrować w najwyższej jakości. Ale to kosztuje. Najwyższa jakość zawsze kosztuje. A my chcemy tylko taką dostarczać, nie? Nie chcemy popeliny. Więc stąd te pieniążki dosyć duże i
No, staraliśmy się pokazać jak najwierniej, jak to wygląda z naszej perspektywy. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, to dajcie nam łapkę w górę. Lub jeżeli macie jakieś pragnienie, żebyśmy powiedzieli, poruszyli jakiś temat, który Was interesuje, to dajcie nam znać. My bardzo, bardzo chętnie o tym porozmawiamy i o ile oczywiście będziemy kompetentni. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to bardzo gorąco zachęcamy Was do zrobienia tego. I mamy nadzieję, że do zobaczenia. Zobaczymy się niedługo. Pa, pa.